Hej, hej, są Raspi, jak coś przeczekałem tutaj tą jedną rzecz. Aha, destroy them bądź. Dobra, weźmy, zostawmy. Mogłem zniszczyć wszystkie możliwe tutaj części problemów, czy tutaj wszystkie inne komórki. Zniszczyć. Aha, Combat Corruption. Szczerze, spoko, weźmy to. O, fajnie, fajnie, dzięki. Tutaj zawsze coś. Aha. Encryption. Szczerze, Francisco tego możemy wziąć, będzie lepszym człowiekiem tutaj. On, a nie. Czyli to Foreign Economy Control. Będę musiał się zastanowić, jak ja kurde mam to ogarnąć. Więcej przemysłu, bierzmy więcej przemysłu. Bo ile mamy tutaj? No, tylko 5000 ludzi mi brakuje. Wow. Ja mam tutaj 2,5, a tu 5%. Oje. Uła. Uła. O, hello. Widzę, że komuś tu idzie trochę gorzej. Szczerze powiedziawszy, jeżeli uda im się ogarnąć Norwegię, to by było fajnie dla nich. Bo zaraz. Aha, bo oni mają Watykan i to. No dobrze, spoko. Czyli to nie jest takie tragiczne. Tu powiem szczerze, jak zniszczyliby te tutaj resztki terytoriów, to by było fajnie dla Włochów, bo by w końcu ogarnęli się. Aha, destroying the opposition, no dobrze. I weźmiemy wtedy to, political domination, no. A i będziemy mogli, będą mogli się wtedy zjednoczyć, dobra, spoko. Więcej stabilności, a ja nic nie mam prawie stabilności. Spoko. Restoring. Aha, aha, czyli szkoda, że kurczę ci są przez jedno państwo tutaj określeni, że mogą tutaj robić co chcą. Weźmy to. Chwileczkę, czy ja mam jakieś samoloty? Nie mam samolotów. Dobra, spoko, zaczniemy sobie. Jak będę mógł, to mogę. Tutaj będę chciał to. Close air. Nie. To tamtych rzeczy nie chcę. Ale samolociki bym chciał spróbować kiedyś w końcu tutaj mieć. What? Minus 1? A, bo to minus 50 dało mi. No dobrze. 45, bo tutaj jest, aha, dobra, tu, czyli od 40 do 50, co? To nie powinno być w wyższej poziomie już? Nie wiem, dobra, spoczko. Ile tu brakuje mi? Jeszcze niecałych trochę ludzi, ale dobra, no. Tylko boli mnie to, że
Tylko 150 tylko mam. Aha, dobra, dzięki. Bo nie mam flotyli żadnej, no to jest problem. Mogę tutaj sobie przygotować. No dobrze. To czyli teraz tak, weźmy, przygotujmy. Tak, dobra. Tu kolejne bym przygotował na kolon. Dobra. I jeszcze jedną jednostkę bym przygotował tu. No dobra, trudno. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Czy ja mogę... A, jeszcze tutaj mogę wziąć. I tu bym chętnie wziął wtedy na tą prowincję. A, nie, nie mogę na tą. Inaczej. Bo będę chciał spróbować zjednoczyć znowu ten region. Póki co muszę tylko mieć jakiś niszczyciel. Jak będę mieć niszczyciele jakiekolwiek, to chętnie bym zaatakował to. Tylko że nie mam ludzi. A, żeby mieć ludzi, muszę mieć więcej możliwości. O, Norwegia skapitulowała. O, Nowa Anglia. Nowa Anglia już dostała aż tyle? Okej. No dobra, weźmy to. Wiem, że tych niezbyt mi to się opłaca, ale weźmy ich, zaprośmy jakby. Widzę, że ci tutaj trochę średnio im idzie to. Wait. What the? Okej. Madras kontra ci. Okej, dziękuję bardzo. Weźmy to. Okej, czyli... Status Belize? Nie, chwilkę, najpierw to bym chciał. Dobra, zaoferujemy jakiś deal dla nich. W ogóle... No pierwszy raz widzę, żeby ci w ogóle zrobili coś takiego. Okej. Dzięki. Chociaż tyle dobrego, że mogę załatwić już więcej możliwości sobie. Okej, dzięki. Public Works. Świetnie. Bardzo się cieszę z tych wszystkich informacji, które otrzymuję. Tutaj tak, to spoczko. Czyli od razu chyba bym poszedł w to jeszcze. I wtedy dopiero zaczniemy myśleć nad kolejnymi tutaj przemysłowymi już rzeczami.
Kurczę, naprawdę to mnie. Pięćdziesiąt, 60. O, spoko, czyli to bardzo fajne. No, tylko nie mam, kurde mole, żadnego okrętu. A Panama ma jakiś okręt? Nie, nie ma okrętu żadnego i trochę tak bardzo dziwnie patrzysz na to wszystko. O! Koto Bruce. Okej. Okay. Intrygujące. Szkoda, kurczę. Kostaryka, jakby ona nie była gwarantowana. Kurde moje, to bym chociaż zaatakował ich. Okej, okay. Ale przecież i tak już ich prawie wszystkich powytłukłem. Co mogłem wytłuc, co wytłukłem. Aha, czyli jeszcze 4000, tak jak mówiłem, tutaj Chaotic Army i wtedy nie będę mieć, no, tego minus 10 do rekrutacji. Nie. Weźmy sobie, zwiększmy ludzi, ile będziemy mogli. O! Aha, okej, okay, dzięki. To mi się bardzo podoba, to co tutaj widzę. No dobra, to... Czyli tutaj nie widzę zbytnio. No. Aha, to jest płać armii, ale no bez przesady. Ja przecież zaraz... Aha, nie, nawet nie muszę się przejmować tym. No ja pierdziu. Dobra, to weźmy to. Weźmy tutaj karabiny sobie ogarnijmy od razu. Economic instability. Habana. Okej. Okay. Land for free. Okej. Okay. For the people. Ej. Jeszcze wy tu się próbujecie... What the fuck? Aha, okej. Okay. Oprócz tego, że komuna francuska wygrywa, to nad Francją, co jest aż dziwne w ogóle. Pierwszy raz widzę, żeby w ogóle coś takiego się wydarzyło. Nigdy nie widziałem, żeby ci się ogarnęli tak aż bardzo. Ale spoko, no niech będzie im. A, wy tutaj co? Naprawdę? Wy się przebiliście przez te pozycje tutaj i próbujecie wejść tu? Okej. Okay. Okej. Okay. Intrygujące. O! Okej. Okay. Agralni? A!
Spoko. Dobra, weźmy tą rzecz, czy tutaj przemysł. Wiem, że mógłbym wziąć cokolwiek innego, ale nie, na razie wolę to. I teraz powiedzmy sobie, że zaczniemy te rzeczy ogarniać, tak? I tutaj chyba... Dobra, justify war goal. A, nie mam wojny. Zapomniałem się, że mogę nie mieć punktów na to. Ile potrzeba? 40 punktów. Oh my goodness. Dobra, to mniejsza z tym, to od razu weźmy to. Okej. What? Mam nadzieję, że chociaż oni mają cokolwiek. Okej. 17 dywizji, ale dlaczego u niej Bryt... Co? Trochę to dziwne. Oh my... What the... Okej... Wait, 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 co? What the fuck is that? Kto to kurde jest? W sensie... Wiem, że to jest jakiś człowiek, ale what? What the fuck? Is that? Okej, weźmy to. O, od razu Panama, Panama, Panama. Wy tutaj sobie od razu weźmy to. I teraz tak, 40 rok to weźmy jeszcze, to sobie ogarnijmy. Dobra, dziękuję bardzo. I... Ile wy macie samolotów, tak z ciekawości? Od 21-28, Nie, już nie widzę tego, żeby komuniści to wygrali, jeżeli tak dalej będzie wychodziło to. Szczerze? No, tak nie widzę tego, naprawdę. Aha, Transamur? Dalej będzie ten? Aha. Okej. What? Pierwszy raz widzę w ogóle tych z taką ilością ziem tutaj. Lol. Aż jestem zaciekawiony tym. Ile macie? 100 tysięcy do 600. Nie widzę szans dla nich. A wy w ogóle coś tu zrobiliście? Nie. Jestem ciekawy, czy w ogóle poszli się w te rzeczy. Okej, weźmy to i weźmy tutaj sobie, przeszkolimy jeszcze. Czyli mamy ile tutaj będziemy mieć z decyzji? Chwilka. A, dwie tutaj były technologie. Chwilka, czy jeszcze tu gdzieś? Nie, tylko te dwie. Dobra, to spoko. Mhm.
Okej, dzięki. Czyli weźmy to, dobra, spoczko. Tutaj weźmy, tak, weźmy to, żeby mieć więcej sił. Combat Corruption, tutaj mamy jakieś inne rzeczy. Dobra, przestańcie mi się szkolić tylko. Głęboką defensywę, weźmy to, jasne, i weźmiemy sobie, jak już to pójdziemy w tamtym dalej rzeczy na pewno. No, weźmy to, no. O, Abyssynia kontra Somalia? Okej. Okay. Wait, what? Jeszcze wy tu walczycie? Dobra, spoko. Okej, okay, czyli co? Wy tutaj? What? Niedługo jeszcze się okaże, że zaraz ci tutaj padną i jeszcze wszystko inne padnie. I tak dalej będzie szło. Ci ile mają? 53. No, powiem, że jeżeli będą chcieli, to bardzo możliwe, że tutaj się będą chcieli wrócić do tego. Defend America. O, tu. Monroe Doctrine. A, dobra, czyli tutaj jeszcze oni muszą mieć w ogóle chęć do tej wojny. Spoko. To będzie już gorsza rzecz. O, okej, okay. Czyli ci tutaj co? Aha, bo dobra, wy tutaj się bijecie z Insulindia. 12 kontra 12, 9, okej. Okay. Ale po co? Ja odpowiem tak. Naprawdę lepiej jakbyście poszli w to. Dobra, czyli tutaj to, weźmy to. Niezbyt mi to się normalnie będzie. Czy wy naprawdę straciliście rozum? O. A pytanie, czy ja mogę wziąć w ogóle... No właśnie, 20 dywizji. Okej, okay, spoko. No, bardzo się cieszę. Dobra, co tutaj mamy? Może bym wziął jeszcze, zreformował moje jednostki bardziej z artylerią. Szczerze, z artylerią dodajmy ją.
kidding me right now, bro? What? Tak patrzę na to wszystko, co tu się dzieje, to jest masakra. Ci walczą w ogóle na dwóch frontach. Ci tu jeszcze kończą tych. Zaraz, a nie. Jeszcze muszą skończyć was, dobra. Wy tu się bijecie z tymi. W ogóle. Oh my goodness, jeszcze. Wy tu się bijecie już naprawdę. Oh my goodness. Nie widzę tego, żebyście wygrali to. Będę musiał chyba specjalnie zrobić specjalną armię tutaj, żeby wysłać im do pomocy. Bo to nie ma szans. Dobra, weźmy, zrzućmy już trochę więcej tych jednostek. Szczerze, spróbujmy tak chociaż rzucić to. Mamy 7 dywizji, no... Aha, czyli... Daj spoko, to weźmy to, jasne, oczywiście. Czyli oni tutaj trochę dostali... Sardynia skapitulowała, dobra robota. Czyli wy trochę tutaj dostaniecie w tytę. Jak wam to wygląda? Czyli wy tutaj zostaniecie zaraz wypchnięci z tego miejsca. Ale mam nadzieję, że ci chociaż nie dołączyli się do tego. Nie dołączyli się, to spoko, tyle dobrego. Nie podoba mi się to, że tamci jeszcze mają tyle tamtych flot itp. Dobra, przestańmy tutaj. Tu, no dobrze. I tutaj, no myślę, że to i to i będę musiał ogarnąć jakoś tamte wpływy zagranicznych tych, bo to masakra jest aż... Dobra, to weźmy to. Tak, to weźmy to. Ile potrzebujemy? 9700. Oh my goodness. 10%. Aaa, spoko. To czyli jeszcze kolejnego sobie wrzućmy. Powiem szczerze, jeżeli mi się uda, to od razu bym chciał pomóc tym. A nie, z innego to prostego powodu. Bo tak patrzę na to, to oni naprawdę zaatakowali tyle państw, że z tego tylko powodu chcę im pomóc. Wy macie 50%. Oh my goodness. No, Irlandia skapitulowała, czyli coś małego skapitulowało, tutaj też się trzymają praktycznie, co to powiem szczerze, że jakby wygrali przeciwko temu, tutaj, Legionary Team, to by było fajne dla nich. No, powiem szczerze, bardzo fajne. Okej, dzięki za to. Landing Craft, dobra, to spoczko, teraz kolejne. 40 rok, to weźmy to od razu sobie. W ogóle, że ci się tutaj... Aha, nie, bo oni są tutaj w sojuszu. Dobra, spoko, myślałem, że inaczej będzie to. Czyli tutaj wy jesteście... macie mało fabryk, więc w teorii spoko będzie. Dobra, ale powiem tak, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!